Fantastyczny trening w wykonaniu polskich skoczków narciarskich w południowo-koreańskim Pyeongchang. W każdej z trzech serii w pierwszej trójce było dwóch Polaków. To świetna wiadomość przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi, które już za dwa dni. Prosto z Pyeongchang, Marcin Tulicki. Kompleks narciarski w Pyeongchang. Dziś trenowali tu polscy biatloniści w trudnych warunkach. Teraz na termometrach jest minus 12 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna sięga minus 20 stopni. Wcześniej w południe odbył się trening polskich skoczków narciarskich, na którym wypadli bardzo dobrze. Zapadła decyzja, że w wieczornym treningu nie będą brać udziału. Jutro kwalifikacje do turnieju na małej skoczni. Najlepiej skakał Kamil Stoch, który za każdym razem plasował się w pierwszej trójce zdominowanej przez Polaków. W pierwszej serii treningowej Stoch był drugi, tuż za Dawidem Kubackim. Na trzecim miejscu znalazł się Niemiec Markus Eisenbichler. Drugą serię wygrał Kamil Stoch, drugi był Austriak Manuel Fettner, a trzeci Dawid Kubacki. W trzeciej serii też na podium znalazło się dwóch Polaków. Stefana Hule i Kamila Stocha wyprzedził tylko Andreas Wellinger. To jest kapitalny prognostyk, bo to znaczy, że forma sportowa jest bardzo wysoka, chyba topowa w tym momencie. No to jest tuż przed zawodami, no nic się już nie może tu stać. Tylko przybliżać się do sukcesu, krok po kroku, z pokorą, jak przystało na polskich mistrzów. Mam świadomość, że cały czas coś trzeba, nad czymś trzeba pracować, coś można zrobić lepiej, no bo reszta świata też nie śpi, tylko każdy chce tutaj skakać jak najdalej. Dziś trenowali nie tylko skoczkowie. To akurat wieczorny trening biatlonistów na, jak mówią, bardzo dobrze przygotowanym obiekcie. Mimo to łatwo nie było. Jest naprawdę strasznie, strasznie zimno. Po prostu człowiek nie potrafi funkcjonować, nie potrafi biegać, strzelać, nic. Zdecydowanie cieplej, bo w promieniach słońca przy olimpijskiej wiosce oficjalnie witana dziś była polska reprezentacja. W koreańskim stylu, na który bardzo szybko dali się namówić biało-czerwoni. Połączenie etniczne z nowoczesnością bardzo mi się podobało, gdzie nawet muzykę, którą grali na tych instrumentach, była bardziej nowoczesna, oni do tego tęczyli, bardzo mi się to podobało. Takich widoków nie brakuje też poza olimpijską wioską. Koreańczycy świętują organizację Igrzysk Olimpijskich, a polscy kibice już za kilka dni pewnie będą mogli świętować pierwsze sukcesy biało-czerwonych. Marcin Tulicki, Wiadomości, Pyeongchang. O rywalizacji na takich zawodach jak Igrzyska Olimpijskie marzą uczestnicy 24. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych. Dla nich to szansa na sprawdzenie formy, ale też wykonanie dużego kroku w stronę profesjonalnej kariery. Mateusz Nowak. Sportowa rywalizacja, pasja i walka o wynik niczym na Igrzyskach w Pyeongchangu. Na Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych nie ma odpuszczania. Tu każdy daje z siebie wszystko. Mam nadzieję, że jak się uda zrobić rekord Polski, to będzie przepustką do kadry seniorów, żeby trenować na najwyższym poziomie i ścigać się z najlepszymi na świecie. Olimpiada odbywa się już po raz 24. W ciągu 36 dni w 8 miastach Podkarpacia i Małopolski rozgrywane są zawody w 13 dyscyplinach, między innymi w łyżwiarstwie szybkim, biatlonie czy skokach narciarskich. W rywalizacji bierze udział ponad 1100 zawodników. Jest to fantastyczna idea i tak naprawdę ci zawodnicy mogą poczuć, że jest to ta ważna impreza. Ta impreza, w której tak naprawdę chcą uczestniczyć, w której chcą rywalizować i w której chcą wygrać. Dziś odbyło się oficjalne otwarcie zawodów, podczas którego symbolicznie zapłonął olimpijski znicz. Owoce tych igrzysk, no mam nadzieję, że poznamy jak nie za 4 lata w Pekinie, bo będą w Pekinie, to na następnych igrzyskach. Dla tych sportowców zwycięstwo na Młodzieżowej Olimpiadzie jest dużym sukcesem, ale ich marzenia sięgają zdecydowanie dalej. Mamy właśnie też u nas w klubie koleżankę Karolinę Bosiek. Właśnie startuje teraz na Igrzyskach Olimpijskich. Trzymam za nią mocno kciuki. No i mam taką skrytą nadzieję, że za 4 lata Igrzyska w Pekinie, mam nadzieję, że tam będę. Też mamy nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli emocjonować się sukcesami tej młodzieży. Złoto! Jest złoty medal! Tak jak Zbigniewa Brudki czy Kamila Stocha, choćby na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich. Mateusz Nowak, Wiadomości.